Co Audi Quattro? Nie, nie, teraz BMW, robimy E60, M5. Kurde, która to jest? Musicie mi podpowiedzieć. Ja nie rozpoznam na pewno. Więc tak, na pewno będzie to M5. Robimy samochód majstra, bo on ma tą BMW. A on ma chyba w standardzie, nie? Także tam nic ciekawego. Kto ma BMW zrobiony E60? Ja to chyba V12, żebym wrąbał. Łazup ma E60. No tak, wiem, że on ma, tylko on ma chyba w standardzie. Nic tutaj nie zrobimy z tym samochodem takiego ciekawego. Ja chyba porobiłem ten samochód na maksa. Więc na pewno będzie się z czymś ścigać. On ma 3.0 łazup. No to nie, tu na pewno nie mamy 3.0. Czyli ma V10. Ten mój. To my zrobimy sobie wersję safety car, ok? Nie będzie chyba. Bo to jest ta BMW, nie? To jest ten model, to jest to nadwozie. Tylko musielibyśmy znaleźć w tej wersji. To brzmi logicznie? O, tu mamy ładny rzut na felgi. Chyba są jednak standardowe. Tak, tylko że tutaj to są inne felgi, bo to jest inny samochód w ogóle. Fajne auto na zakupy do biedry. Tak, z V10 pod maską, kurde. No tam przed tą biedrą to byś całą kostkę brukową zdarł. Nalajcie. Safety first. Kozacka BMW, nie? Fajnie jest oświetlona tablica rejestracyjna, widzicie? Można by zapisać safety first, a z takim skrótem. No też można by było. Bo ta jedynka nie jest tak do końca widoczna. Już są ludzie. Ktoś Isetę wziął, Jezu. BMW widziałem z Need for Speed'a Most Wanted. Gridek nad jeziorkiem z kiełbaskami zrobić. Bo dawaj jakiś samochód na follow me. Czy jak jestem na jednym koncie z Forzą, może grać parę osób? To znaczy, jeśli ktoś się zaloguje, jeśli ktoś ma inne, różne konta na Xboxie, no to będzie prowadził na jednej konsoli różne kariery w grze, tak? Natomiast jednocześnie uruchomić na dwóch kontach gry z tym samym kluczem nie możecie. Może jeśli chodzi ci o podzielony ekran, to też nie można grać tutaj na podzielonym ekranie. Czy to na konsoli, czy to na PC, nie ma takiej opcji. Powiem szczerze, nie podoba mi się ten samochód z wyglądu. Znaczy, jeśli chodzi o tył, to tylne lampy mi się nie podobają. Znam ziomeczka, który naprawdę mocno porobił sobie ten samochód. Nawet z nim jechałem jeden wyścig dragowy. Chyba na jednym z vlogów to udostępniłem. Ten moment, bo tam kiedyś to nagrywałem. No i nieźle miał tą BMW porobioną, ale już w takim przejeździe nominalnym to po prostu powiedział, żebym wysiadł, bo wiadomo, mam mniej wagi, nie? Zawsze to parę 10 kg jeden człowiek waży. Już chcę driftować, no kurde. Dobra, tu musimy się gdzieś zebrać, moi drodzy. Nie wiem, w którym miejscu dokładnie. Musimy znaleźć jakiś taki plac albo coś takiego. Jest jakiś, zobaczcie. Jest bardzo fajny parking. Tu chyba samochody nie będą jeździć. Super. Idealnie, o to nam chodziło. Coś tak czułem, że coś tutaj takiego będzie, ekstra. Dobra. Więc tak, zaczynamy. Tu mamy safety car. M5, ale chyba tą nowszą. O, M4, sorki. To jest M4, tylko nie wiem, czy to jest ta mocniejsza wersja. To jest chyba ta mocniejsza wersja. Cholera wie, nie wiem. To jest chyba M3, nie? A nie wiedziałem, że to nie jest bodykit. Jak tam u ciebie? Dzięki za donate. Wszystko w porządku, robimy sobie zlocik BMW. Chyba nie było jeszcze zlocika BMW. Tu mamy znowu seria 5, chyba. Kacper stoi. I tu mamy BMW M3.
chyba każdy wie, E46 z malowaniem z Need for Speed'a Most Wanted z 2005 roku. Mamy BMW i5, hybrydę. Z ciekawym malowaniem w sumie, taki gradient przechodzący z pomarańczowego, z czarnego w pomarańczowy, w żółty. Spoko to wygląda. No i mamy, w sumie to nie jest E30, to jest ten driftowy samochód i ja nie pamiętam jego nazwy. Ale jest bardzo podobny do E30, nie? No i to już jest taka hardkorowa konwersja tam z... Ja powiedziałem i5? To jest i8, tak? A ja powiedziałem i5. A tutaj M5, tam M5. Gdzie pomyliło? Ale chodziło mi o i8, no. 325i to jest, tak? Tylko że tutaj z tej BMW już chyba niewiele zostało, zobaczcie. Zostało część nadwozia poszerzone. Tak, mamy trochę negatyw, nawet dosyć spory negatyw z przodu. I tu mamy jakieś nowe samochody. O, tu jest ten driftowóz. Proszę bardzo. Bor. Spoko wygląda naprawdę. W czerni, nie? Gangsta wozy. Ale jest też wersja policyjna, jakby ktoś chciał. Dobra, dawaj tego gangsta woza. I ósemka. I seta, no punk, i seta. Dobra, robimy fotę. No kurde, popsuty jeden samochód jest. Da się tutaj ustawić, żeby zresetować. Tak. Nie, tylko na naszym samochodzie się resetuje. Kurde, bo ten uszkodził bardzo swoją i8-kę. Ja pierdzielę, zajebiście. A może od tyłu zrobimy fotę? No ten akurat w drifcie, zobaczcie. O! Nie mam tutaj ospoilerowania, więc ciężko mi będzie jeździć, ale spróbuję. Coś z ciebie dam. Ale już drugi raz tą BM-ką nie chcę jechać w nocy, więc... Cyk. Dobra. Cyk. I tutaj będzie można sobie wybrać, jakie samochody się chce. Klasa Open, żeby każdy mógł sobie wziąć co tam chce. Dobra, moje BMW jest z klasy S1, jest ktoś z klasy... Ej, no kto wziął McLarena Senna? BMW z loty jest! Ej, no nikt nie ma... Ach, dobra, trudno. Ale większość jest BM-ek, no to jest okej. Okay. Ten mały tutaj! Jezu, ale ta M4 jest bardzo nieproporcjonalnie głośna w stosunku do innych samochodów BMW nawet, nie? Ja nią jeździłem, ona ma jakiś taki głośny dźwięk. Przede mną jedzie właśnie. Słyszycie to? Co ona taka głośna jest? Nic nie słyszę! Ktoś tam się rozwalił o ścianę. I drift, oczywiście, bo to BMW, to musi. Kurde, co oni robią? Czasami opłaca się jechać powoli, no. Tak jak ja, oszczędnie. Nie chcę niszczyć zderzaków. A
nawet jakoś tam trzyma się ten samochód drogi. Czego bym nie podejrzewał, jeśli chodzi o BMW. One tutaj strasznie driftujące są w tej grze. O, ktoś tam gonił z tyłu, ale się rozbił chyba. Nie spojrzałem za siebie, bo mi się sam rozbił. O, uwaga, uwaga. Kurde. Ledwo się zmieściłem. I ci. Co to było za wejście? Kurde, dupą zahaczyłem o ścianę. Jezu. Zlot Volkswagenów, mówicie. Ej, wiecie czego jeszcze nie było chyba? Zlot starych Mercedesów nie robiliśmy, nie? Ale spoko ta BMK jest, naprawdę. Jak się wolno jedzie, to jest okej. Okay. Jak się już tak przyspiesza i na każdym zakręcie na maksa gaz, to jest ciężko. Dobra. Także BMW E60 na życzenie widzów zrobiliśmy sobie. No nie jest to samochód jakiegoś tam youtubera, streamera czy tam rapera, ale jest to wersji safety car. To jeden z youtuberów, czyli wiadomo, szkoła druciarstwa, majster, ma tą BMW, tylko że nie w takiej hardkorowej wersji, nie? Au! Chyba rzeczywiście nie było zlotu BMW jeszcze do tej pory, to dziwne. Kurde, tyle gram już w te Fordze i jeszcze nie zrobiliśmy? No Majster ma, tylko że on nie ma V10 pod maską. Fajna ekipa teraz nam wbiła na ten zlocik. Duża kulturka dosyć była. Na wyścigu to ciężko, nie? Się tak ten, ale na zdjęciu fajnie się wszyscy poustawiali. Spoko było. Kurde. Piękna ta gra jest, nie? Thanks and have fun. Zlot Porsche chyba jeszcze nigdy nie było. W sumie możemy zrobić zlocik Porsche też. Dzisiaj dzień zlotów zrobimy, kurde. Zobaczcie, jak to wygląda, Jezu. Fotorealistycznie, nie? Prawie, że. Nie. Zajebiście. I samą ma, ale i samą ma M2. I robiliśmy już samochód i samochód.